Szczęść Boże w 33. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Tradycja żydowska mówi, że dwie rzeczy są trwałe. Ogień i kamień. Dlatego na grobach Żydzi kładą kamyk i zapalają świeczkę. Jednak dzisiejsza Ewangelia mówi, że z tego, co wznosimy, nasze budowle i nasze życie, to z nich kamień na kamieniu nie zostanie. A przecież ta świątynia wzbudzała zachwyt przybywających do Jerozolimy i napawała dumą pobożnych Żydów tam mieszkających. I została zburzona. Kamień upadł, bo nie był właściwym kamieniem, który naprawdę jest wieczny, czyli taki, który był przed nami, jest teraz i po nas będzie trwał dalej. To kamień odrzucony przez budujących, czyli sam Chrystus. Zniszczony przez ludzi, powrócił do życia, by na nowo wznosić świątynię. Ale już nie murowaną, ale duchową. Chrystus po to stał się człowiekiem i przeszedł mękę i zmartwychwstał, żeby wznosić nas, żywe świątynie, o ile jest w nas Jego Duch. Ten Duch sprawia, że jesteśmy zdolni przetrwać wszystko. Wojny, prześladowania, fałszywe oskarżenia, zwłaszcza te od najbliższych, które bolą najbardziej. To wszystko jest niczym wobec tego, co na nas czeka w Królestwie Bożym. Jezus przestrzega nas jednak przed tym, żebyśmy nie byli zwiedzeni. Przestrzega nas przed odpuszczeniem sobie pracy i starania się o Królestwo Boże, by nie przyszła nam myśl, że Bóg za nas wszystko załatwi. Mając na uwadze dzień sądu, wtedy wszystko stanie się jawne, nawet to, co bardzo byśmy chcieli ukryć. Warto więc wszelkie grzeszne sekrety zostawić w konfesjonale, gdzie zostaną zmazane. To uwodzenie może też być zachętą, żeby poddać się lenistwu, bo przecież życie i tak się skończy. Czy będę pracował, czy też nie. Chrześcijanin jednak czeka i robi swoje, a nie siedzi bezczynnie. Od nas zależy, ilu ludziom otworzymy oczy i sprowadzimy ich na dobrą drogę. Święty Jan Paweł II powiedział, można pod fałszywym pretekstem poddawać się lenistwu, uciekać od trudu i zaangażowania codziennego. Pogardzać tym, co przemijające. Jednak nie jest to Ewangelia Jezusa. Jezus nie chce, byśmy uciekali od świata, ale żyli w nim i przemieniali go od wewnątrz sprawiedliwością, pokojem i miłosierdziem. I miłością. Nawet święty Paweł, podróżując od wspólnoty do wspólnoty, starał się pracować na swoje utrzymanie i dla dobra tej wspólnoty. On pięknie opisał leniwych. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Zajmowanie się rzeczami niepotrzebnymi odciąga nas od właściwej pracy. Warto o tym pamiętać, że nikt do nieba na siłę nie wciąga, tak jak i nikt nie posyła siłą do piekła. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas. Mamy czas do chwili, kiedy oddamy ostatnie tchnienie. Wtedy skończy się wolność wyboru. Bóg jest sprawiedliwy i daje każdemu to, na co zasłużył, ani mniej, ani więcej. Nie karze, ani nie nagradza arbitralnie, kierując się sympatiami lub antypatiami. Szanuje naszą wolność. Codzienne życie Ewangelią jest wielkim trudem. Wymaga przede wszystkim odwagi. Jednak cierpliwie znosząc wszelkie przeciwności, dajemy świadectwo codzienności. I choć może nie przelewamy wtedy krwi dla idei, to jednak gdy przychodzą kryzysy i trudności, doznając porażek czy odrzucenia, bo komuś nie podoba się moja wiara, jest nieraz prawdziwym męczeństwem. Tak myśląc nad tymi dzisiejszymi tekstami, dochodzę do wniosku, że wiara w żywego Boga, wiara chrześcijańska, nie jest dla mięczaków. Ona wymaga solidnego charakteru, wielkiej siły i potężnej wiary, której uczy się człowiek całe życie. Jednym słowem, to nie jest coś, co wysysa się z mlekiem matki, ale należy każdego dnia stawać do boju. Na pierwszym miejscu z sobą samym, żebym nie opadł z sił i nie uległ zniechęceniu. By myśl, że wszystko jest bez sensu, nie była silniejsza, że w Bogu jest tylko sens mojego życia. No bo w czym innym, skoro wszystko jest przemijające, a On jest wieczny? Trwając w rękach Boga, zapewniamy sobie dobre miejsce na wieczność. Trwając w Jego pieczy, nie musimy się bać, bo sam Jezus powiedział, włos wam z głowy nie spadnie. I taka to jest wiara w Boga, która dziś poddawana jest próbie względem tych, którzy nie wierzą. Cytując świętego Cypriana, który rzekł, to właśnie stanowi różnicę pomiędzy nami i tymi, którzy nie znają Boga.
Oni w przeciwnościach narzekają i szemrają. Nas przeciwności nie oddzielają ani od cnoty, ani od prawdziwej wiary. Wręcz przeciwnie, one właśnie wzmacniają się w cierpieniu. Chrystus nie zostawia nas samych sobie, bo ciągle jest obecny pośród nas. A Jego słowa są pełne nadziei, bo gwarantują zwycięstwo. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Choćby świat się walił i palił, a ludzie nas prześladowali, to nic nie jest w stanie powstrzymać Bożego planu względem ludzi. Plan jest oczywiście miłosierny, ale czy ludzie na taki finał są gotowi? Nie improwizujmy więc tak doniosłego i ostatecznego aktu, że jakoś to będzie, ale pracujmy na własny chleb i na własne zbawienie. Do zobaczenia z Panem Bogiem.